Cześć i witam Was serdecznie na moim kanału. Ja mam na imię Michelle D. Ja jestem tarocista z certyfikatem. Też porównam czasami z numerologią, z astrologią, też z human design, żeby Ci tak naprawdę umieć pomóc. Możecie właśnie sobie wybrać, jak ja mam pracować z kartami, albo właśnie porównać, tak? To my mamy właśnie takie różne, no takie pakiety i możesz zamówić. Żeby zamówić osobiste czytanie, to właśnie możesz nam napisać tekst od Twojej jego tematu, tak? I będziemy właśnie się tym zajmować i cię informować, jak to dalej idzie, a ty właśnie możesz sobie decydować, czy to jeszcze chcesz zrobić albo nie, tak? To najpierw jest tylko na informację. Mamy teraz orakel na 3 dni. Moje filmy są po polsku, po niemiecku i też po angielsku. Zawsze widzisz na początku każdego filma widzisz mały PL albo D albo E, tak? I to będziecie widzieć w jakim języku właśnie jest film. To właśnie teraz mamy na 3 dni i każdy dzień będzie w innym języku. I ja właśnie tutaj używam dzisiaj karty Lenormand i Tarota i też właśnie takie karty na miłość. I właśnie teraz też jestem ciekawa, co właśnie może być temat dla Was. Nie musi dla każdego pasować, no bo to jest ogólne czytanie. Pierwsza karta, mamy tutaj zegarki. I to mi właśnie tutaj zaraz kojarzy czas. Może to być, że musisz wiedzieć, że na wszystko jest albo będzie czas. Na co będzie czas? Może na rozmowy. Jak właśnie się przejawią jakieś rozmowy? Mogą to też być takie trochę stresowe rozmowy, może tak o rzeczach, które są ważne dla ciebie albo dla drugiego człowieka. No może tutaj też być takie denerwowanie. Ale to znaczy, to nie jest nic negatywnego, też może być, że właśnie też państwo będzie trochę tak dyskutować albo co, ale tutaj właśnie nie widzę negatywnych energiów. Widzę tylko, że tutaj dużo może trzeba rozmowy zrobić na coś, tak, albo porozmawiać o coś. Jak to się przyjawi, no to już będzie czas na to, a jak nie, no to trzeba wiedzieć, że na wszystko będzie ten czas i jeszcze rozmowa o czymś będzie, co może być ważne dla ciebie, albo dla partnera, albo co. Tak, to tutaj mamy jeszcze chmury. Tak, to może to właśnie być, że właśnie jest to jeszcze tak tajemnicze, że właśnie my wszystkiego nie wiemy. Może to też być, że my myślimy, że właśnie drugi człowiek ma jakieś, no, że problem jest właśnie ten inny, tak? Albo ta inna. Ale to też mogą mi właśnie tutaj też karty powiedzieć, że ty tak myślisz i każdy tak sobie myśli, że prawidłowy jest, albo wszystko okej, zrobił, albo co. Ale nie musi to być prawda. Może to też być, że my też właśnie wszystkiego nie widzimy i też ludzie też mają swoje cechy i też negatywne i też pozytywne. Może to być, jak wy się kłóciliście z kimś albo co, albo dyskutowałyście albo co, że to właśnie człowiek tak widzi za negatywnie. To może być taka wskazówka dla jednego albo drugiego. Tak, i co jeszcze jest? Tak, i tutaj mamy jeszcze 5 mieczy. Tak, może to być, że naprawdę się coś przyjawiło, co nie było takie łatwe. Może to też być, że ludzie naprawdę, że były tutaj uczucia z kimś, albo co, takie głębokie uczucia, albo początki takich głębokich, miłosnych uczuć. I może to też być, że oni myśleli, że że tutaj właśnie tak prawidłowo to nie leciało. Może to też być, że ktoś jakoś myślał, że to będzie coś większego, może relacja, może romans taki prawdziwy, ale tutaj się z tego nic nie było. Może to być, że tutaj chodzi o to, żeby zerwać, ale no właśnie tutaj śmierć jest, ale jeszcze na głowie. Może to być, że wy musicie tutaj o coś, jakąś rozmowę zrobić jeszcze, no bo nie każdy ma tylko negatywne cechy i też nie tylko pozytywny. To może być w miłości ta rozmowa, albo w pracy, no wszędzie, tak? Okej, to dalej teraz widzimy, co naprawdę jeszcze jedna miłosna karta, to ja właśnie chcę ją jeszcze brać, no, niech bierzemy tą.
Wow, i to pasuje, i pasuje, i pasuje. No, ja jestem rozczarowana, no bo normalnie karty zawsze tak pasują ciągle, że to jest normalnie czar. No bo tutaj właśnie po niemiecku piszę, ale ja ich dla was wytłumaczę. Najpierw zawsze czytam po niemiecku: Rede mit deinem Partner nicht über ihn. No, rozmawiał, to znaczy rozmawiaj z swoim partnerem, ale nie o niego, ale nie o niej, tylko właśnie o uczuciach, o tematów, o to, co właśnie chodzi, tak? I to naprawdę tak pasuje. Może to być, że tutaj trzeba zrobić komunikację z kimś. Czy to jest w jakim życiu, albo czy to jest w miłości, albo w innym temacie twojego życia. I właśnie to dziękuję wam bardzo za oglądanie, też za lajka i za abonament, też się bardzo, bardzo cieszę. To właśnie była Michelle D, to są moje karty na orakel, które ja właśnie maluję teraz. Jak będą gotowe, też możecie ich mieć do domu. Jeszcze będą coraz piękniejsze, no bo to są właśnie tutaj te oryginały i też mniejsze, żeby potasować. Dziękuję. Ja też robię sztukę, też jestem piosenkarka i zawsze jest na końcu każdego orakel filma też jest właśnie muzykę. Muzyka z przeszłości albo aktualna muzyka, zawsze jakaś niespodzianka. To właśnie bardzo zapraszam i też zapraszam, żeby zaplanować. Jak chcesz jeszcze wiedzieć więcej o nas, my też jesteśmy cały team od tarocistów, od astrologów i tak dalej, i tak dalej. I możesz też właśnie na stronie internetowej się poinformować, jak chcesz. Dziękuję. I też fajnie, jak też przychodzisz do Facebook, no bo na Facebook też jeszcze lepiej się idzie pokomunikować. Dziękuję bardzo, to była Michelle D i wam życzę fantastyczny czas.
It's Nature's World.